22 marca 2014 roku. Dzisiaj Telewizja Narodowa nawiedza grób męczennika polskiego, księdza Kościoła Świętego Jerzego Popiełuszki. Jest z nami pan Stefan Michał Dębowski, Stowarzyszenie Demokracja USA. Panie Stefanie, dlaczego tutaj dzisiaj poprosił pan, żebyśmy się znaleźli? Dlatego tutaj, bo jeżdżąc po Polsce spotykam się z ludźmi, z patriotami, z różnych organizacji. Takie same pytania zadają mi Polacy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii. A to pytanie brzmi, kto zabił księdza Jerzego Popiełuszkę? Minęło 25 lat od przemian w Polsce i nadal Polacy się zastanawiają, kto zabił księdza Jerzego? Dlaczego tu przechodzi w tej chwili grupa wycieczka z Polski i panie kiwają głowami, zgadzając się z tym, co ja mówię? Dlaczego Polacy do dnia dzisiejszego nie mogą poznać prawdy? Jeszcze jest kwestia, zauważył pan, ostatnio ktoś wzywał do ataku terrorystycznego na Kościół rzymskokatolicki, na zgromadzenia, które odbywają się w kościele. Chodzi o tą naklejkę, która jest wzywaniem do wrzucania granatu na tacę. Pan złożył sprawę do prokuratury, tak? Proszę, tak, proszę państwa, w październiku ubiegłego roku tygodnik Fakty i Mity, tygodnik, którego wydawcą jest pan poseł Kotliński, notabene, który skończył Uniwersytet Księdza Popiełuszki, z pochodzenia Żyd. W tygodniku Fakty i Mity pracuje pan Grzegorz Piotrowski, jeden z zabójców księdza Popiełuszki. Pan wydawca Kotliński pozwolił sobie na taką rzecz, że do jednego z tych tygodników dodrukował trzy naklejki. Na jednej z tych naklejek był rekin, który połyka małą rybkę. Na drugim był zakaz przyjmowania księdza po kolędzie, ale najgorsza rzecz, jaką zobaczyłem w życiu, to był granat umieszczony na tacy z podpisem wrzuć na tacę. Skierowaliśmy sprawę do prokuratury w Legionowie, ponieważ w tym czasie przebywałem w Polsce i jestem mieszkańcem Legionowa. Prokuratura poinformowała mnie, że sprawa została przekazana do prokuratury właściwej w Łodzi i od tamtego czasu praktycznie nie mam żadnych wieści. Chciałem zapytać szefa prokuratury rejonowej w Łodzi. Panie prokuratorze, a może szybciej by się pan zajął sprawą, gdyby pod tą naklejką z granatem był podpis wrzuć do synagogi? Proszę państwa, dzieją się straszne rzeczy. Tak nie może być. Przecież to w Łodzi jeden człowiek podpuszczany przez opcję partyjną zamordował człowieka w biurze europosła tylko dlatego, że w Polsce mówi się językiem nienawiści. Telewizja Narodowa obserwuje starania pana Stefana Michała Dębowskiego, Demokracja USA. Panie Stefanie, teraz udajemy się przed Sejm. Za chwilę będzie następne wejście Telewizji Narodowej przed Sejmem, ale jeszcze pan chciał nam coś pokazać. Proszę państwa, proszę zobaczyć. To jest okładka z tygodnika Wprost, gdzie redaktorem był pan Tomasz Lis, który za 300 tysięcy naszych pieniędzy z abonamentów realizuje antypolskie programy, zaprasza antypolaków, zaprasza mordercę Jaruzelskiego, zaprasza bluźniercę Urbana. Panie Tomaszu Lis, czy pan się nigdy nad tym nie zastanowił, że kiedyś te dwa psy skłócone, jak pan widzi nasz naród, między sobą się porozumieją i rzucą się panu do gardła lisiego? Czy pan się tego nie obawia? Polacy, nie bójcie się czuć Polakami w Polsce. My żeśmy się tu urodzili. Ci, którzy nas czują przeciwko sobie nawzajem, oni są tylko gośćmi. Jeśli chcą z nami współżyć, nie mamy nic przeciwko temu. Narodzie, obudź się.